Karina, połaj się to mówię za... Polańskiego. Zawody rozgrywane są na torach. Tych torów może być minimum 3, 4, 5, a nawet więcej. Każdy tor jest inny. Na każdych zawodach te tory są inne, one nie są powtarzalne. Także te zadania są bardzo różne. Tak naprawdę dopiero przed zawodami zawodnik podczas sprawy, podczas briefingu dowiaduje się, jakie zadanie ma wykonać na torze, jakie cele ma ostrzelać, w jaki sposób. No to jest wszystko niezwykle ważne, dlatego że strzelanie to jest jakby no jakaś tam część tej zabawy. Fajny obiekt. Fajne jest to, że osie mamy blisko siebie. Strzelamy na innych strzelnicach, gdzie te osie są bardziej rozstrzelone. Tutaj one są blisko siebie, mamy kontakt ze sobą w czasie zawodów, co też jest bardzo ważne i istotne. Przygotowane, dopięte na ostatni guzik. Tutaj koledzy naprawdę się spisali, zarówno pod kwestią przygotowania torów, jak i bezpieczeństwa oraz poczęstunku. Zawody są dość trudne, zawodnicy są naprawdę dobrze przygotowani, dobrze wyposażeni, więc nie jest lekko, no ale regularnie trenujemy i w miarę jakoś dzisiaj poszło dobrze. Właściwie wszystkie tory były dobre, na innym mi się zacięła strzelba, co mnie troszeczkę spowolniło, aczkolwiek jestem zadowolony, zawody były ok.
Liga Zachodnia się rozwija, coraz więcej strzelnic bierze udział w zawodach, więc jakby no, widać to, że jest coraz więcej zawodników, coraz więcej strzelnic, co przekłada się na zróżnicowane tory, które powodują, że jest coraz trudniej, więc ja po sobie widzę, że trzeba ciągle pracować, że te wyniki, które osiągałem w zeszłym roku, no w tym roku jest już ciężej. Ciężej zdobyć medal, ciężej się złapać na jakieś czołowe miejsca. Swój występ oceniam tak bardzo średnio, dużo błędów takich technicznych, dużo błędów takich strzeleckich, więc na pewno kilka cennych lekcji i mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Uczestników było w sumie 55. Poziom bardzo fajny. Ludzie, myślę, wyjechali zadowoleni. Dla nas jest to pewna lekcja, ponieważ, no mówię, organizowaliśmy po raz pierwszy tak dużą imprezę. No myślę, że pierwsza, a nie ostatnia. Najpiękniejszy kolor, moim zdaniem. Proszę bardzo. Dziękujemy. Tutaj jest medalik. I pierwsze miejsce, totalne zaskoczenie. Dziękuję. Chodź tu, Michał.